Rada Gminy Bydgoszcz uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się kary za zbiorowy załamanie wody i zbiorową prowadzenie ścieków na terenie gminy Bydgoszcz, jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Taryfy, o których mowa w paragrafie pierwszym, obowiązują w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bydgoszcz oraz Prezesowi Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Bydgoszowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Paragraf czwarty. Zakład Usług Komunalnych w Bydgoszowie ogłosi taryfy na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I na wczorajszych wspólnych pracach komisji radny Michał Daweł, w związku z pytaniami i dyskusją, która się rozwinęła, przesłał wniosek odnośnie opinii prawnej dla Rady Gminy na następującą okoliczność. Punkt pierwszy. Co spowoduje skutki prawne decyzja Rady Gminy o przyjęciu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe prowadzenie ścieków na terenie gminy Bydgoszcz, głosując za. Punkt drugi. Co spowoduje, jakie skutki prawne, decyzja Rady Gminy o odmowie zatwierdzenia taryf w trybie artykułu 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Czy głosowanie przeciw projektowi będzie zgodne z ustawą, czyli odmową przyjęcia taryf? Biorąc pod uwagę, iż jest to sesja nadzwyczajna, możliwość wprowadzania zmian ma jedynie wnioskodawca, czyli wójt. Punkt trzeci. Jakie będą efekty wstrzymania się podczas głosowania? Wstrzymania się od głosowania. Jakie i punkt czwarty. Jakie będą efekty głosowania na nie podczas głosowania nad projektem danej uchwały? I w związku z tym bardzo proszę panią prawną o opinię prawną odnośnie tego wniosku. Wniosek jest niezgodny z przepisami, wójt przygotowuje uchwałę.
Czyli mamy dwie osobne uchwały. W tym przypadku mamy przygotowaną uchwałę tylko i wyłącznie o zatwierdzeniu przyjęcia darów. W związku z tym nie ma w ogóle mowy o głosowaniu nad odmową zatwierdzenia darów, bo taka uchwała została przygotowana. Tak jak mówię, ona mogła być przygotowana tylko w sytuacji, kiedy wniosek był niezgodny z przepisami. Wstępnej weryfikacji dokonuje oczywiście wójt, to zgodnie z artykułem 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody. Z uwagi na to, że przepisy mówią, określają wprost, jakie wymogi są dane dla uchwała, bo ten projekt oczywiście, ten wniosek powinien spełniać i w tym przypadku spełnia, została przygotowana uchwała o zatwierdzeniu i można w tym momencie albo głosować przeciwko tej uchwale, albo za nią, albo się wstrzymać. Natomiast drugie pytanie właśnie. Znaczy druga część pytania drugiego dotyczy właśnie, co się dzieje w przypadku, kiedy głosowanie jest przeciw projektowi. Rozumiem, że przeciw, czyli nieprzyjęcie. No czyli podobnie jak pytanie ostatnie, kiedy głosowanie będzie na nie. Czyli w przypadku, kiedy uchwała nie zostanie przyjęta, wówczas wchodzą w życie te taryfy zgodnie z wnioskiem zweryfikowanym przez wójta. W terminie, tak w punkcie, tu mamy 8 artykułu 24 ustawy cytowanej, w terminie połączymy 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Także zarówno w przypadku niegłosowania nad daną uchwałą, w przypadku głosowania przeciwko, czy wstrzymania się od głosów, powiedzmy całej Rady, w każdym tym przypadku taryfy i tak wchodzą w życie, tylko po 70 dni od zgłoszenia tego wniosku. Tak jak mówiłam, bo pozytywna weryfikacja wójta. Pozytywna weryfikacja wójta została dokonana i co ma wyraz właśnie przy której uchwale. No i pytanie trzecie, wstrzymanie się podczas głosowania, tak jak mówiłam, podobnie jak głosowanie przeciwko. Nie wiem, czy tutaj ktoś, kto sporządzał pismo, dobrze rozumie te odrębności w procedurze, ponieważ pytanie jest takie. Czy głosowanie przeciwko projektowi będzie zgodne z ustawą odmowa przyjęcia taryf? Tak jak wyjaśniłam na początku, odmowa przyjęcia taryf jest zupełnie czymś innym niż głosowanie przeciwko projektowi o zatwierdzeniu. Czy to jest zrozumiałe, czy może coś jeszcze wyjaśnić? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytania jeszcze do Pani Prawie? Dziękuję bardzo. W związku z tym, że strony, że mamy sprawę zaproszonych gości na dzisiejszą bardzo proszę, pierwszy się zgłosił Pan Marek Kolba, chyba Marek Kolba wypowiedział się na ten temat. Panie Marku, bardzo przepraszam, bo wójt był wcześniej, ale po prostu nie zauważyłam. Ale proszę zostać tu z przodu. Panie Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Otóż pierwszy wniosek dotyczący zatwierdzenia taryf wpłynął w ustawowym terminie, to był tak Gminie Koszów. To był dzień 20 stycznia, gdzie ceny ścieków były na poziomie, może właśnie ścieków, były na poziomie 6,93 i cena wody 3,59. Jak wspomniałem na wcześniejszej sesji podczas sprawozdania pracy wójta między sesjami, na ten temat dużo było dyskusji z zakładem komunalnych, z spotkań, tak zwanych negocjacji, bo uważałem, że te ceny zdecydowanie są wysokie i weryfikowaliśmy łącznie z panem sekretarzem wszystkie, za i przeciw, wszystkie składowe kosztów zakładu usług komunalnych. Po czym 20 lutego wpłynął kolejny wniosek, tak, 20 lutego kolejny wniosek i wówczas
przewodniczących komunalnych zaoferował taryfy za dostarczanie wody na poziomie 3,50, natomiast ścieków na poziomie 6,50. Okazało się, że znaczy ja uważałem, że to będzie jeszcze mogą dalej pójść w dół. I dalej między innymi było skierowane pismo tej kwestii do pana prezesa. I ceny te w dalszej części podlegały weryfikacji. I pismo z dnia, znaczy taryfy z dnia 25 lutego oscylują na poziomie dostarczenie wysoko stojąca wodę, dostarczono wodę na poziomie 3,40 i wysoko stojące wprowadzone ścieki na poziomie 6,28. Proszę Państwa. Dziękuję bardzo i bardzo proszę Pana Marka Gołota o zabranie głosu. Pani wydano mi przez tak taka, że nie byłem cały. Ja krótko. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No, nie znacie mnie, ja się nie będę pokazał. Znane są te tematy, bo ta ustawa jest dość skomplikowana i ja mogę tam, nie chcę się wymądrzać, mogę operować pewnymi pojęciami prawnymi. Może to być niezrozumiałe, ale ja mam pytanie do pani mecenas. Ponieważ może pani nie wie, ja powtórzę. W ubiegłym roku skierowałem sprawę do sądu administracyjnego. Odbyła się ta sprawa. Ja broniłem swojej racji, a to broniłem racji ludzi mieszkańców. Powiem pani tak. Przewodnicząca składu sędziowskiego zapytała mnie, bo ja podnosiłem, że Rada w ubiegłym roku była analogiczna sytuacja. Rada 11 głosami bodajże była przeciwko. Jeden głos się wstrzymał. Zastosowano tryb ósemki, czyli tam, że nie podjęto uchwałę. Pani to doskonale zrozumie. Ale aktem woli, jak to podnosiłem, Rada jako organ stanowiący była przeciwko. I pani sędzina mi się zapytała, czy na tą sposobność była sporządzona uchwała. Ja mówię, nie, szukają na dobre, szukają gminie, nie ma, bo jej nie było. I tłumaczyłem również w sądzie, że na przykład stosując analogię do absolutorium, jest na przykład projekt uchwały o udzieleniu absolutorium, ale Rada jest przeciwko udzieleniu absolutorium. Czy wójt przeciwko sobie ma nie sporządzić uchwały o odmowie o nieudzieleniu absolutorium? Tak. Ma prawo, bo myśmy to przerabiali tutaj z panem radnym Sobianem, kiedyś tak w przeszłości było. Ale wracając do tych niuansów prawa. Co się będzie działo? Ja mam pytanie, bo Rada jest organem stanowiącym. Jest artykuł 24 ust. 5. Rada ma albo zatwierdzić, albo odmówić. I Rada jest pozbawiona jakby tego prawa i nie przedstawia się uchwały o odmowie. Co się będzie działo? To jest moje konkretne pytanie. Bo Rada może wskazać naruszenie prawa. A jeżeli Rada wskaże naruszenie prawa przez wójta, przez zakład posłów komunalnych, czy ma prawo odmawiać, znaczy uchwała o odmowie przyjęcia tej uchwały? Czy może powtórzyć? Nie, oczywiście. Ja rozumiem, o co Panu chodzi. Tak jak powiedziałam na początku, przygotowanie uchwały o odmowie jest uwarunkowane tym, że wójt stwierdzi podczas weryfikacji, że ten projekt wniosku, ten projekt uchwały jest niezgodny z przepisami. Jeżeli stwierdzi, że jest niezgodny z przepisami, to nie ma innej możliwości, jak tylko przygotowanie uchwały o zatwierdzeniu. Co nie znaczy, że te stawki są zatwierdzone, te taryfy. Oczywiście w momencie, kiedy Rada jest przeciwko zatwierdzeniu taryf, zwyczajnie głosuje przeciwko uchwale o zatwierdzeniu taryf. Nie może być przygotowana, nie mogą być przygotowane dwie uchwały, ponieważ przeczytał to sensowi państwa przepisowi. Przepis mówi wprost, że przygotowana jest uchwała o odmowie tylko w przypadku, kiedy jest to niezgodne z przepisami. A nie można jednocześnie uznać, że jest zgodna przygotować uchwałę o zatwierdzeniu, jednocześnie uznać, że jest niezgodna i przygotować uchwałę o odmowie zatwierdzenia. No wójt musi stawiać w pewnym wniosku, albo jest zgodna z przepisami, albo niezgodna.
prawnika, czyli mnie i pracowników, którzy pracują merytorycznie nad weryfikacją. I jeżeli dochodzi do wniosku, że daje ocenę pozytywną, dochodzi do wniosku, że jest to zgodne z przepisami, nie ma innej możliwości. No bo rozumie pan, w sytuacji, kiedy wójt przygotowałby dwie uchwały, zaprzeczałby sam sobie. Ja to doskonale rozumiem. Ja podejrzewam, że sąd orzekający w sprawie, oczywiście pewnie miał jakieś wątpliwości i panu może zasugerował, z tym, że ja bym się i w momencie, kiedy pan się powołuje na orzeczenie tego sądu, wolałam zobaczyć, jakie to jest w konkretnej sprawie. Ponieważ często uzasadnienie sądu w danej sytuacji jest zupełnie odmienne, jeżeli różni się stan faktyczny jakimkolwiek organizmem. A poza tym nie powołuje się pan na konkretne orzeczenie, tylko jakąś tam opowieść. Więc jeżeli jest jakieś orzeczenie sądu najwyższego, czy sądu administracyjnego dotyczące tego, o czym pan mówi, że wójt powinien przygotować dwie uchwały, będzie to dla mnie wielkie zdziwienie, ponieważ mówię wbrew przepisowi, który jest jasny. Mało tego, są komentarze, komentatorzy i orzecznictwo, które jest jasne. Nie, proszę pani, no dobrze. To nie moja opowieść, powiem panu też szczerze, ja wieczorem chyba do 12 siedziałem, czytałem ten komentarz, ale powtarzam pytanie. Może pan zrobić w przypadku, kiedy nie zdecyduje się na podjęcie uchwały? Tak, ale no ja tylko pytam, bo to jestem, ja jako mieszkaniec ani nie mogę podjąć decyzji, ani nie mogę wnioskować, ja tylko pytam. I mam ponawiam pytanie, jak w świetle prawa będzie, jeżeli Rada ma przedstawiony projekt uchwały. Ten projekt uchwały zawiera wady prawne, czyli jest wadliwy. Jest naruszenie prawa. Oczywiście, jeżeli Rada dojdzie do wniosku, nie tak. Wójt, tylko Rada dojdzie tak. Do wniosku, że jest uchwała, projekt uchwały jest niezgodny z przepisami, czyli tak. Rada podejmie taką decyzję, oczywiście głosuje przeciwko podjęciu takiej uchwały. Głosuje na nie. Na nie i co? Sytuacji, kiedy... Ja jeszcze tutaj może pozwolę sobie przeczytać fragment komentarza do artykułu 24 tej ustawy, gdzie wyraźnie jest wskazane, że Rada oczywiście nie może wprowadzać żadnych korekt do uchwały. Na to Rada Gminy może, odmawiając zatwierdzenia dary, zakreślić przedsiębiorstwu termin do dokonania stosownych korekt, mając na uwadze graniczny termin 70 dni, wynikający oczywiście z artykułu 24 ustaw 8. Rada nie może dokonywać zmian już w trakcie wyznania dary. To też nie. Także jeżeli państwo dzisiaj zagłosują przeciwko uchwale, zawsze jeszcze jest termin 70-dniowy. Nie ma terminu. Jest termin 70-dniowy, tylko że wypada on do 1 kwietnia. Czyli mówimy tutaj o terminie od 20 stycznia, 70 dni, do 1 kwietnia. Więc jest jeszcze termin. Mało tego, jest termin 45-dniowy, kiedy Rada ma podjąć decyzję. Więc jeszcze w przypadku, kiedy Rada dzisiaj ma posłuchała przeciwko uchwale, czyli nie o odmowie przyjęcia, bo w tym momencie nie można głosować, tylko przeciwko uchwale o zatwierdzeniu dary, można zwrócić się do przedsiębiorstwa o skorygowanie tych błędów, które dzisiaj Rada dostrzeże. Ja osobiście czytałam uchwałę, nie dostrzegam żadnych błędów w przepisach prawnych. Dlatego w podstawie prawnej może moje pytanie, jaki błąd pan dostrzega? No to już mówiłem, że te fakty, ale to, żeby to nie było konsekwencji, bo później ktoś może nabrać. Zacznę od tego. Po pierwsze, wójt Radzie powinien przedstawić wyniki weryfikacji. Weryfikacja jest istotnym składnikiem, bo to postępowanie jest dwuetapowe. Jest istotnym składnikiem. Dysponuję orzeczeniem sądu. Jestem w stanie pani to przekazać, to się przygotować. Drugie naruszenie prawa jest to rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie określenia taryf i zakład usług komunalnych nie zastosował się w tej taryfie do i nie dał informacji artykuł 5 ust. 6. Ja to czytałem, więc ta moja wiedza jest z internetu. Naruszenie obojętnego, którego tego punktu ma charakter enumeratywny, tak mówię, pani to doskonale rozumie, i wyklucza całkowicie, daje możliwości, wyklucza stosowanie tej kary, daje możliwość do odmowy tej uchwały. Tyle mam w tym temacie, nie będę się wspierał. Rozporządzenia o taryfach. Czyli ustęp
ustęp 6. Znaczy, ja może poproszę tutaj pana prezesa, ponieważ pan prezes ma przed sobą ustawę, odczytanie treści. Stawkę opłaty za przekroczenie warunków sprawdzania ścieków przemysłowych, urządzeń kanalizacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Jest to, w tej taryfie tego nie ma. A naruszenie tych punktów wszystkich daje podstawę do odmowy, do przyjęcia tych taryf. To wszystko. No, czytam prawidłowo to, znaczy chodziło o paragraf 5, faktycznie ustęp 6 tego rozporządzenia.